My już gotowi, trochę popadało, ale mimo wszystko wsiadamy na rowery i jedziemy na koniec Polski. Dzisiaj jest relacja z drogi na koniec Polski. Do zobaczenia na końcu Polski. Jedzie drużyna wzdłuż Bałtyku i podziwia widoki. Jesteśmy na Mierzei Wiślanej, a to jest przekop przez Mierzeję Wiślaną, kanał, który mają przepływać statki. O, most się przekręca, zaraz zobaczymy. O, proszę. Znajdujemy się teraz przed Krynicą Morską, przy pomniku ku pamięci i podzięce krynickim rybakom oraz ich rodzinom za ciężką i niebezpieczną pracę. A zaraz będziemy dojeżdżać do Krynicy Morskiej. Tutaj mamy Morze Bałtyckie, a my jedziemy tam, w stronę tego nadajnika i tam jest koniec Polski. Tam, gdzie ta antena, tak. Tak, tam, gdzie tam daleko ta antena. I dotarliśmy do granicy państwa polskiego. Tam dalej już jechać nie można, przekraczanie zabronione. A my jesteśmy tutaj, jest tablica informacyjna. Znajdujesz się na granicy miasta Krynica Morska, która jednocześnie jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską, więc tam w lesie już się zaczyna Rosja. Mili Państwo, Rosja, a my teraz jedziemy tam w las, na plażę, tam gdzie stoi straż graniczna i pilnuje, żeby nikt nie przekraczał. My tam jedziemy zrobić sobie zdjęcie na plaży. A tutaj, proszę Państwa, wejście numer jeden na plażę. Pierwsza plaża w Polsce. Tu się zaczyna plaża nad Bałtykiem. O, i tam w oddali już jest Rosja, a patrzcie, ile czarnych charakterów w Rosji.
Widzicie, ile czarnych charakterów tam w Rosji siedzi? Białe z Polski przyleciały. Są takie miejsca na rowerowej mapie Polski, gdzie trzeba być przynajmniej raz w życiu. I właśnie tutaj jesteśmy. Granica państwa polskiego z Rosją, z Federacją Rosyjską, z obwodem kaliningradzkim.